Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. W jakiś sposób nie określam, który z tych aceranków jest ważny, nie, mniej ważny, ważniejszy, najważniejszy, ale w moim przekonaniu ten dzisiejszy naprawdę jest ważny. Dlaczego? Dlatego, że po części będzie to odpowiedź na wiele komentarzy, ale także na rozmowy, które przeprowadzam, czy to twarzą w twarz, czy to telefonicznie. Otóż wielu ludzi mówi tak, ale pastorze przecież. To po przeczytaniu Słowa Bożego to jest dla mnie logiczne, a tamto jest dla mnie nielogiczne. Przecież wystarczy tylko trochę pomyśleć, wszystko jest jasne. Bardzo często jest tak w kwestii boskości i człowieczeństwa Jezusa, także w kwestii zbawienia Głównie kwestii wybrania. Biblia wiele mówi na ten temat, ale tak naprawdę jak się dobrze nad tym zastanowić, to w zasadzie niewiele. Albo prawie nic, za wyjątkiem samego faktu wybrania. I ludzie właściwie kończą dyskusję, powiadając, że przecież tu jest wszystko jasne, wystarczy tylko trochę pomyśleć. Wybaczcie za porównanie, ale to myślę, że dobre porównanie jest. To jest tak, jakby ktoś jeździł supernowoczesnym samochodem, nastąpiłaby jakaś usterka, a on bierze widły i próbuje to auto naprawić widłami. Dlaczego? Dlatego, że przecież logiczne, co trzeba zrobić. Przecież to wszystko jasne. No dopiero wtedy, kiedy zaczyna dłubać tymi widłami w silniku, okazuje się, że jest głupi i nic nie wie. Posłuchajcie dwóch fragmentów Bożego Słowa. Pierwszy pochodzi z działu pastorskich, z pierwszego rozdziału. Czytamy czwarty i piąty wersety. A spożywając z nimi posiłek nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni duchem świętym. I tu się kolejny problem pojawia, najpierw o nim powiem. Niektórzy powiedzą, ale tu właściwie czytamy o czymś, co było tylko dla apostołu, bo później to już zaniknęło, i już później tego nie ma, ponieważ nie ma dzisiaj żadnych darów duchowych, nie ma chodzenia w mocy i tak dalej, i tak no, dalej. A dlaczego tak mówią? No bo to logiczne. Bo to logiczne. Nie wiem, co to jest za logika, bo to jest antylogika, ale tutaj po raz kolejny Chłania się to, o czym mówiłem wcześniej. Używamy własnego ludzkiego rozumu, aby rozwikłać rzeczy czy słowa, które skierował do nas Bóg, używając swojego rozumu. A więc swoim rozumem próbujemy analizować rozum Boga i decydować o tym, co to Bóg miał do powiedzenia. No przecież nie mógł powiedzieć czegoś, co jest nielogiczne. Ale z czyjego punktu widzenia jest nielogiczne? Z punktu widzenia Boga czy z punktu widzenia tego, kim my jesteśmy? Drugi z wersetów, który warto sobie przypomnieć, ale takich wersetów jest masa w Nowym Testamencie, to 1 Korytnia 3:16, gdzie czytamy, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. A cóż to konkretnie oznacza? A to oznacza, że przebywa w nas Duch Święty. No i tu mamy kolejny problem. Ponieważ dla wielu ludzi to, że w nas przebywa Duch Święty, nic nie znaczy. No po prostu przebywa i tyle. Natomiast Biblia powiada, że On w nas przebywa, a Ewangelia Jana tłumaczy nam, co On robi przebywając w nas. Tłumaczy nam wszystko, wyjaśnia nam wszystko, wprowadza nas we wszelką prawdę. Czyli zwróćcie uwagę, bez obecności, żywej obecności Ducha Świętego, kiedy mówię żywej obecności, mam na myśli taką społeczność z Duchem, kiedy mamy z Nim relacje. Kiedy możemy się z nim porozumiewać. Bo inaczej o jakim wyjaśnieniu mówimy i kto komu co wyjaśnia, skoro nie uznajemy go ani za osoby, bo to nielogiczne, skoro dzisiaj nie ma takiego chodzenia w duchy, jak było w czasach apostolskich, bo to przecież nielogiczne, a w takim razie używamy ludzkiego rozumu, żeby zrozumieć to, co Bóg do nas mówi. A przecież to Duch Święty, czyli sam Bóg, kolejna a sam Bóg. Chce nas wprowadzić w prawdę, rozwinąć ją, roz... wyjaśnić nam, bo tak mówi Biblia przecież, to nie my mamy sobie tłumaczyć, to Bóg ma nam tłumaczyć, co jest w Biblii napisane i jak to należy rozumieć. Więc jeśli nie masz Ducha Świętego, to niczego z Biblii nie rozumiesz. Kolejny przykład. Kościół Rzymsko-Katolicki. Jak ktoś nie wierzy, może to sobie dokładnie sprawdzić, może nawet wygooglować. Przeczytajcie sobie, jak Kościół Rzymsko-Katolicki traktuje Księgi Mojżeszowe, a w szczególności pierwszą Księgę Mojżeszową. Otóż to jest zbiór baśni i legend. To nie jest prawda. A dlaczego to nie jest prawda? No bo to jest nielogiczne. Bo to jest nielogiczne, bo nauka tego nie popiera. To jest nielogiczne. A skoro jest nielogiczne, no to, to musi być jakieś wyjaśnienie. A jakie wyjaśnienie się kłania? Ano, zbiór baśni i legend. Nie bójcie się, po stronie protestanckiej jest też wielu takich baśniowców i legendiarzy, którzy z kolei twierdzą, że baśń i legenda to funkcjonowanie dzisiaj darów ducha świętego. No bo przecież nielogiczne, żeby one funkcjonowały. No ale jeżeli ktoś nie ma ducha świętego, to dla niego wszystko jest nielogiczne. W ogóle Biblia jest nielogiczna i najlepiej byłoby, gdyby ten człowiek na temat Biblii się nigdy w żadnej sprawie nie wypowiadał, bo wszystko, co powie, jest głupie. Ponieważ jeśli używa rozumu tylko swojego, to jak on może zrozumieć, co Bóg ma do powiedzenia? To jest niemożliwe. Jezus powiada do swoich uczniów: nigdzie się stąd nie ruszajcie. Dopiero kiedy przyjdzie Duch Święty, to dopiero wtedy macie działać. Nie chodzi jedynie o to, że apostołowie otrzymają moc Ducha Świętego, ale razem z mocą Ducha Świętego otrzymują zrozumienie słowa, mądrość, ale też społeczność z Bogiem. Bóg z apostołami się kontaktował. Ja tylko jeden przykład podam, kiedy Paweł, którego akurat nie było w tej pierwszej dwunastce, Paweł chciał udać się na północ dzisiejszej Turcji. No to co się stało w nocy przed wyruszeniem w podróż? A no, przyśnił mu się Macedończyk, który mówi, Pawle, chodź do nas Ewangelią. W ten sposób Bóg przymusił Pawła do tego, żeby zmienił swoje plany. Paweł miał swoje plany. Czy one były złymi planami? Czy było coś złego w tym, że Paweł chciał ujść i głosić Słowo Boże? Nic. Nie było w tym nic złego. Natomiast Bóg miał zupełnie inny plan. Bóg chciał, żeby Paweł udał się do Macedonii do dzisiejszej Grecji, północnej Grecji dokładniej. Ja przyglądam się Kościołowi i przyznam, że sam, sam tym bramem udział przez lata, robiliśmy wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy, kosztowało nas to wiele pieniędzy i nie dawało to żadnych efektów, żadnych. Ani się ludzie nie nawracali, ani ludzie nie byli przez to zbudowani, a w zasadzie prowadziło to tylko do frustracji i do zniechęcenia tych, którzy brali w tym żywy udział. Dlaczego? Dlatego, że robiliśmy to, co mówi Biblia, głosiliśmy Ewangelię. Nic z tym złego nie było. Ale wiecie, co wam powiem? Bóg tego nie chciał. Bóg tego nie chciał. Dowodem na to były owoce, a właściwie brak owoców. No i oczywiście te owoce duchowe w postaci frustracji, zniechęcenia. No i zastanawiania się, co właściwie jest z tym Kościołem i z tą Ewangelią. Natomiast kiedy... Zaczęliśmy słuchać się Pana Boga i robić to, co On robi, wykonywać to, co On poleca? No to lawina ruszyła. Niczego nie zbudowaliśmy. Nic nie zrobiliśmy sami. Było kilka placówek, które założyłem, że tak powiem, z własnej inicjatywy. Tak to widzę z perspektywy czasu. One już albo nie istnieją, w zasadzie już wszystkie nie istnieją w tym momencie. Więc nie ma żadnego sensu robić... Coś, co jest zgodne z Biblią, żeby było jasne. Jest to zgodne z Biblią. Ale Bóg się pod tym nie podpisuje, Bóg sobie tego nie życzy, bo Bóg ma inne plany. Nielogiczne? No z punktu widzenia człowieka może i nielogiczne, ale Bóg ma swoją logikę. Jest takie brzydkie określenie, ale dobrze oddające to, o czym chcę powiedzieć. Często, właściwie, no często, często wśród teologów mówi się o ekonomii zbawienia. Ekonomia zbawienia jak. Słowo wskazuje, jest to coś, co musi być policzalne, musi być logiczne, musi się, że tak powiem, zawierać w jakichś sensownych rozwiązaniach, ale z czyjego punktu widzenia, jeśli ekonomia zbawienia jest cechą przypisywaną Bogu, to Bóg ma prawo do tego, żeby decydować o tym, co jest logiczne, co się gdzieś tam spina, co w zasadzie powinno być wykonywane, żeby dawać odpowiednie efekty. Problem polega na tym, że. Ludzie, którzy służą Bogu, muszą to wiedzieć. Muszą się tego od Boga dowiedzieć. Nie mogą robić czegoś na własny rachunek, bo jeśli to robią na własny rachunek, to kończy się to po prostu niczym. Frustracją, zniechęceniem, utratą środków, utratą sił. To nie oznacza, że ktoś stracił zbawienie, żeby było jasne, bo to w ogóle nie o tym rozmawiamy, jeżeli ktoś tak to widzi. Natomiast chodzi o to, że człowiek staje się w służbie. Bezproduktywne. Można powiedzieć, że po ludzku świetnie działający, ale nic z tego Królestwo Boże nie ma. I dzisiaj widzimy mnóstwo takich przedsięwzięć. Dzisiaj widzimy, jak kościoły no, w te pędy pomagają biednym, w te pędy pomagają narkomanom, alkoholikom, tworzą organizacje, które są organizacjami po to, żeby istnieć. Nic z nich nie wynika. Marnuje się w ten sposób środki, czas ludzi, organizuje się konferencje, na których nikt się nie nawraca, ale ci, którzy tam przyjechali, tak zwani wierzący, mogą sobie poskakać, mogą sobie pomachać rękami, mogą się poprzewracać na plecy. A co to daje? Komu to coś daje? Nikomu nic to nie daje. Dlatego, że ludzie nie słuchają Boga. Z różnych przyczyn. Albo są tak przekonani, że oni wiedzą lepiej od Pana Boga, Albo są tak przekonani, że Bóg nie mówi dzisiaj do człowieka, albo są tak przekonani, że przecież jest napisane, to trzeba to robić. No i w ten sposób mamy kompletny problem. Drodzy bracia i siostry, wszystko co Bóg do nas mówi, musi być zgodne ze Słowem Bożym, żeby było jasne. To jest prosty weryfikator. Jedyny weryfikator. Ale nie wszystko, co jest napisane w Bożym Słowie, musisz Ty wykonywać. Przecież Bóg ma wielu ludzi, których chce posłać do takiej czy innej służby. Dlaczego musisz robić wszystko? Dlaczego musisz robić wszystko? Jeśli chcesz robić wszystko, to nic nie zrobisz dobrze. No przecież nie jesteś Panem Bogiem, tylko jesteś ograniczonym człowiekiem. Masz ograniczone siły, masz ograniczony umysł, ograniczone środki. Powiesz, ale Bóg mi wszystko da. Da, jeżeli zechce, żebyś ty to robił. A skąd wiesz, że on chce, żebyś to robił. A bo tu jest napisane, jest taka potrzeba, nikt tego nie robi. No to skoro nikt tego nie robi, to znaczy, że jest wielu ludzi nieposłusznych Bogu. A ty, wchodząc w ich rolę, niestety doprowadzasz ich do kompletnego rozleniwienia. I oni nawet nie są w stanie zobaczyć, że jest jakaś potrzeba. No bo są leniwi i tyle. A ty i tak tego dobrze nie zrobisz, ponieważ Bóg zaplanował to dla kogoś innego. Musimy mieć relacje z duchem świętym. Relacje z osobą, nie z jakąś siłą. No ale gdzie jakaś siła? Przecież to jest nielogiczne. No, jeżeli nie masz ducha świętego, no to nie rozumiesz tego. No i cóż ci poradzę? Musisz się na nowo narodzić. To jest jedyna moja rada, ponieważ nie ma innej rady na to. Na pewno Nikodem był mądrzejszy od ciebie. Lepiej znał słowo Boże. Lepiej je rozumiał. Był lepszy nauczycielem. A i tak Jezus powiedział: musisz się na nowo narodzić, Nikodemie. I okazało się, że Nikodem. Nie rozumiał o co chodzi. I ty też nie rozumiesz o co chodzi. I to jest dowód na to, że musisz się na nowo narodzić. Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże mówi do każdego z nas, ale nie zrozumiesz Słowa Bożego, jeżeli Bóg ci sam go nie wyjaśni. Nie zrozumiesz. Zrozumiesz tylko pewne zarysy. Będziesz widział trochę jak, jak przez mgłę. A nawet biorąc pod uwagę to, co apostoł Paweł napisał w 13 rozdziale 1 lipca do Koryntian, widzisz wszystko jak w zwierciadle. To w najlepszym przypadku, bo Paweł w zasadzie pisał tam o sobie. Natomiast wielu ludzi kompletnie nie rozumie nic ze Słowa Bożego, bo weryfikatorem tego, co przeczytali, nie jest Duch Święty, ale ich własny rozum. Ileż to razy słyszałem, no pomyśl trochę, no zastanów się, no zobacz przecież to jest logiczne lub nielogiczne. To być nie może, może mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że czytam Biblię 30 kilka lat. Nie jestem ani teologiem, nie jestem ani jakimś geniuszem intelektualnym, ale czytam ją długo. Może to jest mój przypadek, może jestem tylko taki głupi, co jest całkiem możliwe. Ale im dłużej ją czytam, to tym bardziej widzę, że niewiele z niej rozumiem. To, co wydawało mi się jasne i proste 30 lat temu, dzisiaj już takim mi się nie wydaje. Dzisiaj jest o wiele bardziej skomplikowane. Dzisiaj widzę, że są tam kolejne warstwy, które są ukryte przed moim ludzkim rozumem, ale w Duchu Świętym czasami Bóg pozwala mi zobaczyć to, czego nie jestem w stanie zobaczyć własnym rozumem. Jestem Bogu za to wdzięczny. Ale to też pokazuje mi, że bez Bożej Pomocy, bez Bożego Prawodzenia, bez napełnienia duchem świętym, bez żywej społeczności z duchem świętym, bez mocy ducha świętego, niczego z Biblii nie jestem w stanie zrozumieć tak, jak powinno to być zrozumiane. Ktoś powie, no to tak, no to kto się może nawrócić? Przecież nikt nie zrozumie. Hola, hola! My mówimy o dwóch różnych rzeczach. Po pierwsze, mówimy o nawróceniu. A nawrócenie jest odpowiedzią na proste wezwanie Boga, gdzie nie ma nic ukrytego, nie ma żadnych dodatkowych informacji. Pójdź za mną. Jeżeli Jezus do ciebie mówi, pójdź za mną, to wstrzymasz problem. Zastanawiasz się, gdzie jest ukryty haczyk? No przecież to jest bzdura kompletna. Pójdź za mną. Ja upraszczam być może, ale takie jest wezwanie do nawrócenia. Człowiek nawrócony to człowiek, który zrozumiał, że jest grzesznikiem, a zrozumiał, bo Bóg mu to objawił, wyznał te grzechy, a wyznał dlatego, że Bóg objawił mu, że jest taka potrzeba, odwrócił się od tych grzechów, a Bóg mu objawił, że musi to zrobić, ponieważ jeśli będzie tkwił nadal w tych grzechach, to nic nie zmieni się w jego życiu i to jest człowiek, który przyjął Chrzest na potwierdzenie tego wszystkiego, co się stało. Natomiast to nie jest koniec, później musi być nowe narodzenie, bo nowe narodzenie oznacza, że jesteś zbawiony. A tutaj już żaden ludzki rozum niczego nie jest w stanie pojąć. Tutaj żaden ludzki rozum nie pomoże. Tutaj niestety trzeba upaść na kolana i czekać na to, co Bóg ci powie. Jak rozporządzisz swoim życiem dalej, będzie wynikało wprost z Twojego posłuszeństwa temu, co Bóg do Ciebie mówi. Już jesteś nawróconym człowiekiem, ale często jeszcze jesteś niezbawionym. Tak, to jest prawda, żeby było jasne. To jest prawda. Nie zawsze tak jest, ale często tak jest. To w innym maceranku wyjaśniałem, nie będę do tego wracał. Także, drodzy bracia i siostry, nie używajmy ludzkiego rozumu po to, żeby zrozumieć rozum Boga, bo to jest śmieszne. To jest dosłownie tak, jakbyś poszedł do jakiegoś super samochodu i widłami go chciał naprawić. No bo przecież ludzki rozum wystarcza. Nie, nie wystarcza. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.